Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym weekly vlogu. Dokładnie tak, dzisiaj mamy wtorek, nie poniedziałek. Najczęściej weekly vlogi zaczynam w poniedziałek, ale wczoraj nie nagrywałam, bo byłam cały dzień na innych nagrywkach. Zobaczycie efekty niedługo. No a dzisiaj mamy, słuchajcie, Halloween, 31 października i ja właśnie wybieram się na paznokcie. Te, które mam już ponad miesiąc i naprawdę trzymają się mega ładnie. Zresztą zawsze jak to paznokcie w Olasz, w którym robi u Judyty, zawsze mega ładnie się trzymają. Już są po prostu tak długie, także w końcu zbieram się i jadę robić paznokcie. Nie zrobiłam w tym roku w ogóle halloweenowych paznokci, bo jakoś tak mi wypadło, że jak robiłam te, to było jeszcze za wcześnie, a jak robię dzisiaj już w Halloween, to wydaje mi się, że bez sensu. Dlatego zrobię takie jesienno, ale już troszkę takie podchodzące pod zimowe. No zresztą zobaczycie, pokażę wam efekt, jak już wyjdę. Oprócz tego dzisiaj właśnie jest Halloween i będziemy się szykować na imprezę halloweenową. Później przyjedzie do mnie Martyna, która w ogóle będzie u mnie spała. Pojedziemy sobie coś zjeść, no i później pojedziemy na imprezę, także będziecie też oglądać cały proces naszego przygotowywania się na imprezę halloweenową i tak dalej, i tak dalej. No a dzisiaj muszę jeszcze podjechać po kilka rzeczy. Na razie wam nie zdradzę, za co się przebieram. Później wam powiem, ale właśnie musimy podjechać jeszcze po kilka rzeczy do tego stroju. Przede wszystkim po sztuczną krew, przede wszystkim po muszkę czerwoną. No może już ktoś się domyśli, co to jest. No i muszę pojechać do sklepu, do Bershki, odebrać spódnicę, którą zamówiłam w zeszłym tygodniu właśnie do sklepu na odbiór. Także takie są plany, ale teraz jedziemy już na paznokcie, żeby się nie spóźnić. Zabieram was ze sobą, ale nie będę wam pokazywać proces robienia paznokci, bo od tego jest mój Instagram, na który bardzo serdecznie was zapraszam, bo tam już od jakiegoś czasu robię. Zawsze kiedy na paznokcie robię takie rolki. No, także i tym razem będzie taka rolka, więc zapraszam was bardzo serdecznie razem ze mną. No nie, po prostu wychodzę. W ogóle teraz jest tak deszczowo. No wiadomo, jest jesień. I patrzcie, ja za każdym razem jak wchodzę, mam wielką kałużę. I generalnie tutaj, na tej drodze są straszne kałuże, a ja zawsze stoję właśnie tutaj przed domem i ludzie tutaj zapierdzielają samochodami i później mam cały brudny samochód i właśnie chwyciłam za, wiecie, no za klamkę od mojego samochodu i była mokra i stwierdziłam, i myślałam, że to tylko woda po prostu i przetarłam tak o tyłek spodniami, a okazało się, że to było błota i ja pierdzielę, no po prostu. Ja nie mam czasu już się iść przebierać, więc wszyscy, którzy mnie dzisiaj zobaczą, a mam dużo miejsc do obskoczenia, smutno. No ale trudno, nie przejmujemy się tym. Okej, guys, jestem już po paznokciach. Jeśli chodzi o paznokcie, wyszły one tak, tak się prezentują. Jest to taki bordowy French, mega mi się podobają, takie jesienne. Czekajcie, pokażę wam tutaj, jeszcze tak dokładnie. Lewa ręka, prawa ręka, dokładnie tak. I teraz, słuchajcie, podjechałam jeszcze do Magnolii. Odebrałam, moi drodzy, spódnicę, pokażę wam ją w domu. Oprócz tego udało mi się kupić muszkę. A myślałam, że nie będzie dostępna, bo sprawdziłam przez stronę, gdzie jest muszka, bo wiecie, nie chciałam też takiej muszki za 200 zł kupować w sklepie z garniturami i chciałam jakąś taką tanią muszkę i w ogóle, ale żeby też wyglądała ładnie. Sprawdziłam w internecie, że w Chemie jest dostępny, ale myślałam, że tylko przez stronę. I stwierdziłam, a dobra, pójdę na dziale dziecięcym. Była, proszę o to, taka muszka. Jest idealna i kosztowała tylko 30 zł, przez to, że była na dziale dziecięcym. No i oprócz tego, żeby jakoś urozmaicić mój look, kupiłam też taką opaskę, która będzie bardzo pasować do tej muszki, ale jeszcze nie wiem, czy ją założę, bo moja postać oficjalnie nie miała czegoś takiego, nie miała takiej opaski, ale jak zakręcę włosy, to wydaje mi się, że ładnie będzie taka opaska wyglądać. Nie mam pojęcia, szczerze. Możliwe, że założę, możliwe, że nie. Teraz jadę już do domu, bo mam fest dużo rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, muszę zmontować współpracę, którą nagrałam dzisiaj rano. Po drugie, muszę poprawić współpracę z racji, że był tam jakiś błąd, którą nagrałam w zeszłym tygodniu. Oprócz tego muszę zmontować rolkę z paznokciami, żeby dzisiaj już wleciała na profil. Także jadę montować i widzimy się w domu. Idziemy żreć. Zobaczcie, moi drodzy, przyjechałyśmy na szamę przed melanżem. I zamówiliśmy przez przypadek 4 picia zamiast 2, ale mniejsza z tym. No to jest, będzie dobra wkładka. Jesteśmy już w domu, pojadłyśmy, ja się przed chwilą wykąpałam. Tak się prezentuję teraz i Martyna tutaj się już szykuje na podłodze. Za co się przebierasz? Jest, Martyna się przebiera za Jokera, a ja, słuchajcie, bo nie mówiłam wam jeszcze, ja, moi drodzy, przebieram się za tą postać z Piły. Wkleję wam tutaj zdjęcie. Z racji, że teraz wyszła nowa Piła, a ja zawsze byłam fanką Piły i generalnie oglądałam. I widziałam ostatnio na Pinterestie takie, też tutaj wkleję wam. Ja ci je wysłałam. Jak piszecie Halloween Makeup 2023, to jest pierwsze, co wyskakuje praktycznie. No i mam tutaj właśnie tą muszkę, którą kupiłam. Tą spódnicę, o której wam mówiłam, że dzisiaj odebrałam ją, zaraz wam ją pokażę, jak będę miała na sobie. No i marynarkę, no i do tego założę albo martensy, albo czarne konwersy, zobaczę jeszcze. No, ale czas się jeszcze pomalować, także muszę jeszcze zrobić sobie te kółeczka i w ogóle, co będzie z tym największy problem, żeby one były takie równe. Martyna ma najwięcej w ogóle do pomalowania.
Ona będzie miała największy problem. Ty powinnaś sobie weź sobie odpalić jakieś zdjęcie, nie? No właśnie nie, bo na razie robiłam tylko bazę. Moje zdjęcie możesz sobie odpalić. No jasne. No, także ja teraz idę namoczyć kąbeczkę i przechodzimy do procesu malowania. Podkład, później konturowanie, brwi i tak dalej, także zabieram się za to i odezwę się do was, jak będzie już coś ciekawszego się działo. Kochani, tak się prezentuje efekt końcowy, możesz mnie nagrać. Proszę bardzo. Tak się prezentuje mój makijaż. Mam oczywiście tę kółeczkę jak piła, mam tutaj krew, tutaj dałam sobie jeszcze diamenciki, kreski. Tutaj Martyna mi napisała cytat z filmu, który zawsze padał w każdej części Do You Wanna Play a Game. No i mam tą spódniczkę, która się w ogóle prezentuje tak, mega mi się podoba. Ona jest właśnie taka, mam wrażenie, halloweenowa bardzo, nie? Że akurat. Do tego ten top, no i tutaj mam jeszcze marynarkę. Wiadomo, że przez całą imprezę w marynarce nie będę, ale jeszcze wam się pokażę, oczywiście zasłonię napis, ale pokażę wam jeszcze, jak to wygląda razem z marynarką. O, proszę bardzo. Miałam się, czy nie zakręcić włosów. Ej, w ogóle jak mam zasłonię, to też jest i tak napisło na play. Więc w sumie jest takie charakterystyczne. Teraz czas na Martynę. Tak się prezentuje Martyna jako Joker. Ma make-up, jeszcze zaraz jej włosy poprawię żelem. No i tutaj ma spodenki. Też mam marynarkę. Też ma marynarkę. Spodenki, marynarka, koszula i topik. No, pięknie. Pijemy jeszcze Red Bullki i będziemy wychodzić. Mamy kolejny dzień, ale nie kolejny dzień po imprezie, tylko jeszcze kolejny. Z racji, że no co, byłyśmy z Martyną 31 na tej imprezie halloweenowej. Wyszykowałyśmy się, pojechałyśmy, no i impreza sobie trwała. Było spoko, serio, fajnie się bawiłam. Nie nazwałabym tego akurat w moim przypadku imprezą, bo ja tak naprawdę na tej imprezie imprezowałam mało. Przez większość czasu gadałam z ludźmi, z którymi po prostu się nie widziałam od lat albo od kilku miesięcy i tak dalej. I tak wyglądała ta impreza, że ja przez większość imprezy rozmawiałam. No i potem już kiedy zaczął mi się mood na imprezę, jak już sobie pogadałam, to okazało się, że już większości osób nie ma. Generalnie bardzo pozytywnie. Mam wrażenie, że moja party era już się trochę zakończyła. Mniej więcej wakacje pomiędzy ostatnią klasą liceum po maturach a studiami. Może teraz mam taki akurat moment w życiu, że jakby wiecie, mimo to, że ostatnio mój okres nie był taki praktycznie w ogóle imprezowy, to mam w sumie takie coś, że nie brakuje mi jakoś bardzo tego. Wiadomo, fajnie jest sobie wyjść raz na jakiś czas z domu i tak dalej. No już nie jestem w stanie być tą Wiką, co wychodziła kiedyś co tydzień albo kilka razy w tygodniu na imprezę. Na drugi dzień, przez cały dzień razem z Martyną, bo została do mnie aż do wieczora. Przez cały dzień wegetowałyśmy w łóżku. Na początku wstałyśmy, zrobiłyśmy sobie jakieś śniadanko, oglądałyśmy film, podczas którego oglądania filmu zasnęłyśmy, później się obudziłyśmy. Musiałyśmy wrócić do tego momentu, w którym zasnęłyśmy mniej więcej i obejrzyłyśmy ten film do końca. Ogarnęłyśmy się jeszcze raz, pojechałyśmy po moje auto, którym wczoraj jechałyśmy na imprezę. Potem wróciłyśmy i zaczęłyśmy robić obiad. Robiłyśmy kurczaki z batatami i z kapustą. No i później siedziałyśmy i oglądałyśmy kolejny film i później Martyna po tym filmie pojechała. Tak wyglądał nasz wczorajszy dzień. Lubię sobie wyjść raz na jakiś czas na imprezę, raz na jakiś czas. Najpierw pójdziemy sobie zjeść jakieś dobre śniadanko. Ale zobaczcie, jakie piękne słoneczko dzisiaj. Okno uwalone, mimo to, że myłam je jakiś czas temu, ale jest przepiękna pogoda. Serio, mega ładnie. Tutaj pościel, inny kolor do mycia, bo puściłam białe. W ogóle był kurier, jak jeszcze spałam i przywiózł paczkę, z racji, że kupiłam 3 pary nowych spodni. Sobie razem tutaj przymierzyć i ocenić, jak one się prezentują. Pierwsze są to takie jakby beżowe, ekri, coś w tym stylu. Zależało mi bardzo na takim kolorze, z racji, że ja lubię jasne spodnie, a w sumie białe tak mam wrażenie, że wyglądają tak zawsze bardzo elegancko. Właśnie takie kremowe wydaje mi się, że będą fajniejsze. To rozmiar 32, a styl jakby what the fuck? To jest 32. No chyba są takie niskie po prostu. Z paskiem jak będę je miała w tym miejscu, będą spoko. Także git. Jestem zadowolona. Kolejne to są takie i generalnie było napisane na Asosie, że one są granatowe, a one są takie bardziej grafitowe, wiecie, takie bardziej szare, nie wiem jak w kamerze je widać. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ludzie już przestali nosić bojówki, ale ja je kocham, naprawdę. I je już mam w rozmiarze 34, z racji, że one na tyłku tutaj mają taki pasek do regulowania. Spoko, właśnie o takie mi chodziło, bardzo fajne. No zobaczcie sobie, pokażę wam tutaj jeszcze z bliska. Trzymają się bardzo ładnie, właśnie mi się podoba to, że bojówki tutaj, jak wiecie, na biodrach są takie troszkę szersze, tutaj są wąskie. Pasują, mam wrażenie, do mojego typu sylwetki. Ja tak średnio przepadam za Asosem, bo tamte rzeczy, mam wrażenie, na zdjęciach wyglądają zupełnie inaczej niż przychodzą. I na przykład to, jak to zamawiałam, byłam pewna, że to będą jeansy. To są takie cargosy materiałowe, a ja myślałam, że to będą takie szare jeansy, a wiecie, to są takie szare, po prostu materiałowe cargo. Moim zdaniem to wygląda na jeans. No nie mam napisane, że to są jeansy, no ale to nie jest na pewno ten kolor w ogóle. Te są dużo ciemniejsze. Przymierzymy je, zobaczymy. Nie będę oceniać, może okażą się
Fire, tylko muszę je po prostu założyć. Te też są w rozmiarze 34 i one też są z Bershki. I specjalnie wzięłam 34, bo one też mają tutaj regulację. Podobają mi się, po prostu to nie jest to, co ja oczekiwałam. Ale no nie, no są git chyba, nie? Dajcie znać w komentarzach. Na pewno nie będę odsyłać, bo na pewno wszystkie mi się przydadzą. Jak mamy to ze sobą, idziemy robić śniadanie. Coś dziwnie pachnie ten. Fuuu. Gdzie jest data? 23 październik. Ju. Dobra guys, niestety, ale mozzarella wali po prostu zepsutym serem. Dobrze, że wyczułam to zanim zaczęłam jeść, bo bym chyba się zrobiła do mozzarelli. Nie mam innej, ale za to mam burratę. I też zjemy ją, żeby się nie zmarnowała. I no nie powiecie mi, że to nie wygląda jak przystawka albo nawet jakieś danie główne w super wykwintnej knajpie. Wygląda to serio dobrze i co jest najlepsze, jest mega turbo szybkie, proste i tak dalej. No ale zmodernizowałam to trochę, bo nie mamy mozzarelli, tylko mamy burratę, mamy dodaną szynkę, w sensie salami i mamy dodane oliwki. Także to już nie jest kapres, aczkolwiek wydaje mi się, że w smaku i tak będzie gituwa, także lecę to wcinać. Okej, na dole mniej więcej wysprzątałam to, co było do wysprzątania, ale teraz zabieram się za toaletkę. Ona jest już tak w środku usyfiona, w ogóle wszystkie kosmetyki są usyfione i tak dalej, że naprawdę toaletka woła o pomstę, żeby ją już posprzątać. Zobaczcie, moi drodzy, jaki ja mam tutaj młot pneumatyczny. Dobra, no wyczyściło. Dobra kochani, a więc w całym pokoju już jest wysprzątane, starte wszędzie kurze, podłoga odkurzona, wymieniona pościel, jeszcze czekam tylko na prześcieradło, które jest różowe i jest w praniu razem z trzecim Jaśkiem, bo dwa już są założone i powiem wam, że założyłam tą pościel i od razu tak pięknie pachnie w pokoju, w sensie po prostu no dosłownie w całym pokoju pachnie tą czystą pościelą. Uwielbiam to. Idę odłożyć ten młot pneumatyczny, ogarnię to wszystko. Posprzątane, współpraca też ogarnięta. Rozpisałam sobie jeszcze, słuchajcie moi drodzy, wstępny plan na vlogmasy, co się będzie działo w grudniu i tak dalej. I się szczerze nie mogę doczekać, bo nie czuję takiej presji w ogóle w tym roku. Stwierdziłam, że dam sobie więcej luzu, dam sobie większe możliwości i tak dalej, to tak się nie mogę doczekać i bardziej chcę zrobić taki, nie chcę bardziej ilości, tylko jakości, chcę się skupić na tym, żeby stworzyć taki niepowtarzalny klimat i tak dalej, i tak dalej. Także ja się cieszę bardzo na te vlogmasy, także będą vlogmasy, nie codziennie, ale na pewno jakieś fajne będą. Teraz to, co wcinam, to zostało bardzo dużo batatów z wczoraj. Zjadłam też jednego kurczaka, mój brat zjadł drugiego kurczaka, takie w sensie pałki. I teraz dojadam jeszcze bataty, żeby się nie zmarnowały, z ricottą. Dzień dobry, kochani. Mam poranek. Kolejny dzień i mnie właśnie obudził kurier. Trochę sobie dzisiaj pospałam, mimo to, że nie poszłam wcale jakoś późno spać, to trochę sobie pospałam. Powiem wam, że przyszły do mnie jakieś paczki, których się nie spodziewałam w ogóle. Nie oczekiwałam żadnych paczek ani nic w tym stylu. Zazwyczaj jak ktoś do mnie napisze, to mam jakieś wstępne info, że jakieś paczki do mnie przychodzą. A teraz się nie spodziewałam i pierwsza paczka jest to jakaś świąteczna paczka od Only Bio. Powiem wam, że ja kocham kosmetyki Only Bio, naprawdę. Od kiedy raz się do nich przekonałam, to one są uzależniające, nie można przestać po prostu. No i naprawdę też fajnie się sprawdziły na moich włosach, to też nie są jakieś takie super drogie kosmetyki. A to, co tutaj mamy... No way!
ale czad. Mamy kalendarz adwentowy Only Bio w kolaboracji z Wedlem. W ogóle zobaczcie, jaki on jest piękny. Powiem wam, że kalendarze adwentowe to jest jedna z rzeczy, z których najbardziej się cieszę, że zawsze jak dostaję. Bo wiecie, bo to zawsze było tak, że ja od dziecka nagrywałam te vlogmasy i wiecie, zawsze kochałam te kalendarze adwentowe. Jeździłam do Niemiec specjalnie po to, żeby je kupować, bo kiedyś nie było wszystkich dostępnych w Polsce. Teraz mam możliwość właśnie dostania takiego kalendarza i jest to po prostu niesamowite. W ogóle jeszcze taki piękny. No naprawdę nie spodziewałabym się takiego pięknego kalendarza dostać. Ale się cieszę, niesamowite to jest naprawdę. No i właśnie jest to kolaboracja Wedla razem z Only Bio, czyli obstawiam, że będą tutaj kosmetyki i słodycze. Tak, po tej stronie kształtem widać, że są to kosmetyki, a tutaj po tej stronie jest w ogóle zaklejona i chyba wydaje mi się, że tutaj będą słodycze. Ja nie chcę sobie za bardzo spoilerować, co tutaj jest, więc nie będę czytać, ale jeżeli wy jesteście zainteresowani, to oczywiście przeczytajcie sobie, mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieć, może troszeczkę bliżej nawet wam pokażę. No ci, którzy są zainteresowani, to zapraszam sobie do przeczytania. No ale wow, jest przepiękny. Dziękuję bardzo jeszcze raz, zaraz wrzucę jeszcze storkę. Tutaj, co my tutaj mamy? Okej, to jest paczka Pierowa, uzdrowisko, poczuj skórą. Bezolejowa równa się bezproblemowe, kosmetyki lekkie w noszeniu, szybkie we wchłanianiu, bez obciążającej warstwy z czystym składem. Fajnie, no ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tych kosmetykach, bo jeszcze ich nie testowałam. Tutaj daję wam też tył, żebyście mogli sobie poczytać. Następnie mamy pielęgnację anti-aging. Też wam oczywiście daję, żebyście mogli sobie poczytać. To raczej trafi do mojej mamy. No i następnie mamy nieskazitelność. I tutaj mamy coś, co bardziej mi się przyda, z racji, że to jest do niedoskonałości. I tutaj też mamy krem i serum. Tutaj jeszcze tył tych produktów, jakby ktoś z was chciał sobie właśnie poczytać. Tutaj mamy z jeżówki, a następnie ten ostatni jest z narcyza. Dziękuję również za tą piękną paczkę. No a słuchajcie, dzisiaj mamy piątek. Pamiętacie, jak wczoraj wam mówiłam, że nie idę już na żadne imprezy, że już mi się nie chce iść na imprezy, to jednak dzisiaj chyba idę na ostatnią imprezę. No ale generalnie nie planuję zostawać za długo. No ale mamy dzisiaj jeszcze cały dzień i dzisiaj muszę nagrać jeszcze jedną współpracę. No i generalnie trochę mam jeszcze rzeczy do zrobienia, powynosić rzeczy na strych. Ja chyba muszę zacząć znowu robić cardio, bo wbiegłam po schodach do góry i zbiegłam na dół. I się strasznie zmęczyło. Ale słuchajcie, powiem wam, że gadałam przed chwilą z moimi rodzicami, którzy, tak jak mówiłam, co tu mi się odpaliło w tej kamerze. Dobra, to co chciałam powiedzieć to to, że gadałam przed chwilą z moimi rodzicami, którzy, tak jak mówiłam wam, są w Amsterdamie na swojej romantycznym wyjeździe razem z Lunką i wysłali mi takie zdjęcia, jak jedzą w jakiejś pysznej śniadaniarni, która się nazywa Avo Show. Takie oto pyszne śniadanko z awokado i ja nagle zaczęłam mieć taką ochotę na awokado, że robimy śniadanko z awokado. Co prawda, nie będzie wyglądać tak, będzie to wersja biedniejsza. Będzie równie pyszna, obiecuję to wam. I zdradzę wam sposób na pyszne przygotowanie awokado. Pamiętajcie, awokado jest bardzo zdrowe, bardzo syte. Ja na przykład zawsze przed maturami, po prostu dzień w dzień przed maturami jadłam awokado na śniadanie przed wyjściem z domu. No generalnie bardzo wspiera właśnie mózg, pracę mózgu i tak dalej. Taka bardziej przekąska, taka wiecie, na szybko, jak nie macie dużo czasu, ale jest przepyszna. Jeżeli lubicie awokado, naprawdę musicie mi z tym zaufać, jakby totalnie. Po pierwsze co, bierzemy sobie awokado, przekrajamy je sobie na pół, oczywiście wyciągamy pestkę i bierzemy syrop klonowy. Bierzemy sobie na łychę i polewamy jedną połówkę jedną łychą i drugą połówkę drugą łychą. Teraz bierzecie sól, ale sól raczej każdy w domu ma i serio mega ważny, to jest pieprz kajenny. Generalnie jest mega dobry, chociaż jest troszkę ostry, więc nie przesadźcie z nim. I po prostu bierzemy sobie taką na łyżeczkę, następnie stukamy. No i sobie to po prostu jecie łyżeczką i słuchajcie, naprawdę to jest niebo w gębie. Musicie skosztować, przysięgam wam. Mama do mnie napisała, Jezu, jak ja wyglądam. Mama do mnie napisała, paczka jest w paczkomacie, że ją odebrała. I napisała to do mnie wczoraj i paczka jest do jutra do 9. No i ja jutro o 9 na pewno nie będę w stanie, żeby po nią pojechać albo przed 9. Więc jadę teraz i później będziemy, moi drodzy, robić pizzę. Dokładnie tak, nastawiam wcześniej ciasto. Będziemy robić wspólnie pizzę, ale najpierw pojedźmy po paczkę. Ciemno jak dupę, nic nie widać. Ej, jest taka vlogmasowa pogoda. Nie popełniła tego błędu co ostatnio i wpadła w tą kałużę. Ale patrzcie, po prostu muszę zrobić jeden wielki krok. Cholera. O, dobra. Gitowa.
domowa pisunia. Proszę, błagam, żeby ta kamera nie zleciała. Zawsze jak was tutaj ustawiam w tym miejscu, to po prostu tak się stresuję, żeby ta kamera nie spadła. Więc no, ale słuchajcie, szykuję się właśnie na imprezę już. Czas się pomalować. Szczerze, jeszcze nie mam w ogóle pojęcia, w co się ubiorę. To jest w ogóle impreza Halloweenowa styl. Więc jakby ja już swoją, ja już powiem wam trochę już mam dość Halloweenowych imprez. Po prostu zrobię mój standardowy make-up. Mam takie naklejki, które zaraz wam pokażę. Wczoraj o 23, właśnie nie powiedziałam wam o tym. Wczoraj o 23 jeszcze z Martyną pojechałyśmy do KFC i w ogóle sobie się spotkać i zjeść sobie jeszcze. Powiem wam, że była 23, a na dworze było 14 stopni i my normalnie jadłyśmy na dworze, co prawda, no wiecie, no byłyśmy, ja byłam w bluzie, Martyna była chyba w takiej kurtce, takiej wiecie, bomberce ala. I my jadłyśmy na dworze, bo było mega ciepło, był taki serio mega przyjemny wieczór, a dzisiaj jest 8 stopni, pada. Okej, okay, guys, tak się prezentuje final look, jednak zdecydowałam się na spodnie i taką koszulkę bez pleców, proszę bardzo. I jeśli chodzi o makijaż, to przykleiłam właśnie takie oto jakby pajęcze sieci. No, tak to wygląda. Nie wiem, nie jestem jakoś super zadowolona. Jest tak normalnie, powiedzmy, że jest okej. Za 12 minut będzie Uber, także żegnam się z wami i widzimy się później. Dzień dobry, kochani. Ja dosłownie, nie wiem, 5 minut temu, 10 minut temu wstałam. Umyłam twarz, umyłam zęby i teraz nakładam sobie maseczkę taką od Tutti Frutti. Słuchajcie, powiem wam, że jeśli chodzi o wczorajszą imprezę, to z tych trzech imprez, jeśli chodzi o faktyczne imprezowanie, zabawiłam się najlepiej. Ja spadam zjeść sobie jakieś śniadanko, a z wami, słuchajcie, moi drodzy, już będę się żegnać, z racji, że nie wiem, mam wrażenie, że na tym vlogu mam strasznie dużo materiału i później te vlogi trwają, kurde, po pół godziny. W ogóle dajcie mi znać, czy wolicie takie dłuższe vlogi, typu właśnie jak ostatnio robiłam, na przykład 28 minut, 26 chyba był też poprzedni vlog, czy takie krótsze, jakby trwały na przykład po 15 minut. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i pa, pa.